ciągle między na przykład niepokojami wychowanka Torlesa a Ferdyburg Dąbrowicza. Każdy przez szkołę przeszedł i szkoła jest takim sposobem formowania osobowości i duszy, który z jednej strony jest pełen szlachetności, z drugiej może realizować rozmaite wizje państwa, wychowania narodowego, przeróżnych. Przeciwko szkole można się buntować, ale innej drogi do tego, żeby zdobyć edukację niż szkoła, niewymyślonej, raczej niewymyślonej. Myślę, że w jakiś pewien sposób poprzez tą wystawę może odreagowuje to, że sam zajmuję się nauczaniem, to, że uczę i czasami zastanawia mnie fakt tego, że uczę. Jak ta wystawa jest zrobiona? Ten podział sam oranżerii jest taki symetryczny na dwie odbite sale podobne. I to od razu jakoś narzuciło mi ten scenariusz, żeby zrobić tutaj takie dwie osobne przestrzenie. Przestrzeń pracowni i przestrzeń klasy. Pracownia jest miejscem, w której z jednej strony odbywa się studium, odbywa się obserwacja i realizacja malarskiej wizji. Pracownią też jest pane miejsce, gdzie naucza się malarstwa. I klasa, czyli pomieszczenie, w którym uczymy się albo uczy ktoś nas. I o ile ta sala jest bardziej bezpośrednią salą, gdzie myślę, jakieś większe bezpośrednie spojrzenia dominuje, to ta sala jest bardziej konceptualna i odnosi się do różnych pojęć, które wymagają lektury i interpretacji. I bardzo się cieszę, widząc Państwa. Proszę.